Chcę dzisiaj poruszyć z wami temat o tym, jak prawidłowo korzystać z usługi proroczej. I na samym początku, takie mam pytanie, zrobimy sobie taki test socjologiczny. Powiedzcie mi, zanim tu trafiliście do Kościoła Mocy, ilu z was korzystało z usługi proroka, czy na zasadzie jakiejś konferencji, czy ktoś przyjechał do waszego lokalnego kościoła w tamtym okresie czasu, czy jest jakaś osoba, która miała do czynienia już z człowiekiem perspektywy proroczej wcześniej? Okej. A powiedzcie mi, niech podniosą teraz też ręce te osoby, które miały taką sytuację, że zanim pojawił się ten prorok, albo po usłudze tego proroka wyszedł lider, wyszedł pastor, wyszedł duszpasterz i pouczył, w jaki sposób korzystać z tej usługi. Mamy jedną osobę? Ktoś jeszcze? Zobaczcie, w takim właśnie stanie jest Kościół od lat. Chętnie korzysta z usługi perspektywy proroczej, ale totalnie nie ma pojęcia, jak się w tym poruszać. Widzicie to? Na naszym przykładzie tylko widać, że jest problem. Ja sobie obserwuję, co się dzieje u nas w kraju, bo jestem dłubak, jak wiecie. Ja przyglądam się na perspektywę proroczą. I ja widzę, że Kościół, teraz już się zawężam do Kościoła w Polsce, nie wie, o co chodzi. Chętnie zaprasza proroków, przyjmuje proroków, ale nie wie, w jaki sposób prawidłowo korzystać z tej usługi. Albo przyjmuje wszystko, jak leci, nie rewiduje tego, albo od razu z góry zamyka się na wszystko i mówi nie. Zauważyliście to? A ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj wiedzieli, w jaki sposób mamy do tego podejść, bo dobrze skorzystać z usługi proroka. Mówimy o proroku na zasadzie urzędu. Dobrze skorzystać z usługi proroka, tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób. Ale żeby wiedzieć, w jaki sposób korzystać z usługi proroka, trzeba w ogóle rozumieć podstawową funkcję proroka jako urzędnika. Ja tutaj nie będę tego czytać, ale punktem wyjścia z Efezjan 4:11-16, gdzie jest mowa o urzędach bożych, o tym, w jaki sposób te urzędy funkcjonują, jak one doposażają Kościół. Więc skoro o urzędnikach bożych, więc też mówimy o prorokach w tym momencie. I to, co jest kluczowe, to prorok, jako jeden z urzędników, ma prowadzić Kościół do dojrzałości w Chrystusie. Ma budować Kościół, ma budować wiarę w Kościele, ma doprowadzać do tego, że ludzie rosną, rozwijają się, tak, aż dochodzą właśnie do tej dojrzałości w Chrystusie. I to jest jakby dla nas kluczowe, żebyśmy cały czas to mieli przed oczami. Że to nie chodzi o to, że cokolwiek ten człowiek powie, jakkolwiek, tylko chodzi o to, jaki jest tego cel. Czy my w ogóle rozumiemy tą funkcję tego proroka. Bo prorok ma określone zadanie do wykonania, ale w związku z tym też ma swoją własną odpowiedzialność. Odpowiedzialnością największą proroka jest to, żeby uwalniał słowo. To jest podstawowa, może inaczej w ten sposób, od tego zacznijmy. Podstawowa funkcja proroka. Prorok ma uwolnić słowo. Ale Kościół też ma swoją odpowiedzialność. I Kościół ma za zadanie osądzić to słowo. Nie przyjmować jak leci. Prorok ma za zadanie osądzić sam najpierw słowo, które przyjmuje, je podać w odpowiedni sposób Kościołowi. I tutaj mówię Kościołowi na zasadzie wspólnoty bądź osoby wierzącej. A Kościół ma za zadanie osądzić to słowo i w związku z tym osądem albo to słowo przyjąć i wprowadzić w życie, albo to słowo po prostu odrzucić i wrzucić do kosza na śmieci. Tak to powinno generalnie funkcjonować. Rolą proroka jest, by mówić i działać w ramach funkcji swego urzędu, czyli doposażać Kościół, prowadzić do wzrostu wiary, do rozwoju w Chrystusie, a nie używać tego w sposób, jak się chce. To jest ważne. I ja też napisałam wczoraj taką krótką informację u siebie na profilu, że prorok musi się nauczyć, żeby mówić wtedy, kiedy nie wolno mu milczeć. I milczeć wtedy, kiedy nie ma nic szczególnego do powiedzenia. O co tu chodzi? O tym mówił ostatnio Tadek, że prorok ma występować przeciwko wszelkiej nieprawości. Tak? Zadaniem proroka jest to, żeby prostować ścieżki pańskie, żeby prostować
tą doktrynę, prowadzić ludzi do rozwoju, do porządku. Prorok wprowadza pewnego rodzaju porządek. Ale z tego, co widzę, jak wygląda perspektywa prorocza, to jest tak, że większość mówi, co chce, jak chce. A Kościół to wszystko przyjmuje, jak leci. I też tego nie rewiduje. Zabiera taki prorok głos w sprawach, które nie mają większego znaczenia strategicznego dla rozwoju Kościoła i z punktu widzenia Królestwa. Prorocy uwielbiają się dzielić tym swoim objawieniem, nie? Ale nie ma zbyt wiele takich osób, które przychodzą i nauczają o tym, hej, jak pouczę cię, jak masz teraz z tego objawienia skorzystać, w jaki sposób masz go użyć. Tego nam brakuje w szeroko pojętym Kościele. Dlaczego tak jest? Z uwagi na to, że brakuje nam wiedzy. To są braki w edukacji duchowej. Prorocy mają problem wielokrotnie, nie rozumieją swojej funkcji. Ale Kościół też ma problem, bo nie dokonuje właściwego osądu tego, co mówią. Więc tak jak wspomniałam, zarówno prorocy, jak i Kościół, jako odbiorca tych proroctw, tych słów, muszą się edukować duchowo, żeby nie pogrążać się w pewnej głupawce charyzmaniatycznej, którą widzimy. Tu cały czas jest kwestia edukacji. A ostatni rok szczególnie, ostatnie dwa lata obfitowały w różnego rodzaju wydarzenia. Mówię tylko o tym kraju, gdzie było bardzo dużo ludzi perspektywy proroczej zapraszanych. Było dużo eventów, było dużo konferencji. Okej, tylko pytanie, czy kościoły zrewidowały, kogo zapraszają, w jakim celu, czy w odpowiedni sposób skorzystały z tego słowa, czy odsiały rzeczy zbędne, czy przepracowały te informacje, użyły ich w odpowiedni sposób w swoim kościele. Okazuje się, że nieliczne to zrobiły. Mój lud ginie, gdyż brak mu poznania, mówi słowo. Słuchajcie, jesteśmy w takim miejscu jako Kościół. I to jest od lat. Generalnie widzimy to na świecie, ale mówię, ja tylko chcę się zawęzić do tego, co się dzieje w Polsce. Dużo się dzieje, dużo z eventów, dużo z informacji o perspektywie proroczej, ale brakuje nam tej fundamentalnej, podstawowej wiedzy, tej edukacji. Więc musimy wiedzieć, w jaki sposób mamy z tego korzystać, bo perspektywa prorocza może nam nieść dużo błogosławieństwa i dać dużo dobrodziejstwa, ale też może, jeżeli jest nieprawidłowy sposób ustawiona, to może wnieść zamieszanie, chaos. Jest tak naprawdę przekleństwem wtedy dla Kościoła. Więc to nie jest też tak, że możemy sobie przyjmować wszystko jak leci, bo to jest człowiek, który jest prorokiem, więc mamy taką w takim razie luz i wolność, żeby przyjąć wszystko jak leci. To nie jest tak. Bo Słowo nam Boże pokazuje coś zupełnie innego. Kiedy sobie patrzymy na Stary Testament i na Nowy Testament, to mamy bardzo dużo różnych wytycznych, w jaki sposób ten prorok ma funkcjonować, w jaki sposób ma funkcjonować Kościół w związku z tym, jak odróżnić prawdziwą perspektywę proroczą od zafałszowanej. Jest mnóstwo informacji. Problem polega na tym, że Kościół tego nie bada, Kościół się w tym nie porusza, Kościół wpadł w taką charyzmanię. Przyjeżdża prorok, robimy event, nie? Mówię, wszystko fajnie, tylko pytanie, co to wnosi. I teraz tak. Fundamentem, na którym będziemy się opierać, podam wam trzy zasady. To fundamentem tego jest po prostu osąd. To jest podstawa. Kościół ma sądzić. A już w szczególności proroka i słowa, które wyswobadza. Bo prorok to urzędnik. On ma swoje funkcje, ma swoje zadania. Błędem Kościoła jest brak osądu. Gdyby Kościół osądzał, to pewne osoby nigdy by nie przyjechały do tego kraju. To jest moje zdanie osobiste. A pewne osoby, które biorą za mikrofon i się wypowiadają, to ten mikrofon zostałby im odebrany, ponieważ nie mają nic do powiedzenia. Taka jest prawda. I dzisiaj Kościół, szeroko pojęty Kościół, ponosi tylko konsekwencje. Komu dał mikrofon? Kogo wpuścił za mównicę? Kogo uznał jako proroka? Dlatego macie obowiązek, ja mam obowiązek,
bo też jestem Kościołem, osądzać słowo, które wychodzi. Ja mam obowiązek jako prorok osądzać najpierw swoje słowa, zanim je wypuszczę w eter, a Kościół ma obowiązek osądzić te wypuszczone słowa w eter. Każdy z nas ma swoją odpowiedzialność i każdy z nas musi sądzić. Kardynalnym błędem jest uznać, że wszystko to, co mówią prorocy, to jest proroctwo i to jest informacja prorocza. To jest błąd. Tam jest bardzo dużo wielokrotnie oglądu naturalnego, zabarwienia duszy. Musimy nauczyć się to odsiewać. Nie możemy bazować na zasadzie, o, bo prorok. Nie, to tak nie działa. I teraz tak. W 1 Koryntian 2,15 jest napisane, człowiek duchowy rozsądza wszystko. Więc to jest potwierdzenie i argument na to, że masz obowiązek sądzić. Duchowy człowiek rozsądza wszystko. Masz obowiązek sądzić słowo, które wychodzi z ust proroka. Ty, najpierw. I teraz tak. Pierwsza zasada, bo będę mówiła o trzech zasadach. Pierwsza zasada, podstawowa, to zgodność tego słowa z prawdą Bożą. To jest fundament, to jest podstawa podstaw. 1 Jana 4, od 1 do 3. Badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Tak? Zgadza się? Pamiętacie jeszcze ten fragment? O czym tu jest mowa? Że to, że ktoś się nazywa prorok, że tak ma przed nazwiskiem, to niczym jeszcze nie świadczy. Trzeba zbadać, co ten człowiek wyswobadza. W jakim duchu to mówi. Tam dalej w tym fragmencie jest mowa o duchu prawdy i o duchu fałszu i o tym, w jaki sposób się to rozpoznaje. Duch prawdy będzie wyswobadzać prawdziwą perspektywę. Duch fałszu będzie stał za zafałszowaną perspektywą proroczą. Prościej się nie da. Do każdego zagadnienia musicie przykładać tą miarę prawdy, słuchajcie. To nie jest tak, że po prostu jakkolwiek, jak mi się podoba, jak leci, tak mogę to przyjąć. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To oznacza, że jeżeli jest prawidłowo uwalniana perspektywa prorocza, to proroctwo, ono będzie zgodne z prawdą. A prawdą jest Chrystus. To będzie zgodne z prawdą o Chrystusie. To Michał o tym na początku sam powiedział, że jeśli mówimy o prawdzie, to w pierwszej kolejności mówimy o prawdzie związanej w ogóle z dziełem krzyża, z nowym całym przymierzem. Wiecie, że z tej perspektywy dopiero patrzymy też na Stary Testament. Więc to jest nasz punkt wyjścia, więc musimy to zrewidować. Jakie słowa padły? Czy to jest zgodne z nowym przymierzem? Czy to jest zgodne z tą prawdą o Chrystusie? Czy nie? Bo Duch Święty jest Duchem Chrystusa, czyli Duchem Prawdy. A zatem żadne proroctwo, żadne słowo, które jest wyswobodzone od Boga, nie będzie stało w sprzeczności do tego, co mówi Jego Słowo. Zgadza się? To jest niemożliwe, żeby prorok powiedział coś innego i powiedział, że to jest od Boga, jeżeli to się nie zgadza z prawdą Bożą, która jest spisana. To jest dla ciebie punktem wyjścia, żeby to zrewidować. Zgadza się? Więc zobaczcie, bardzo łatwo jest to trzasnąć, tylko trzeba chcieć. To nie chodzi o to, że słowo jest tam powiedziane Jezus, czy tam nie Jezus. Musicie badać duchy, czyli sprawdzić, czy to jest duch prawdy stoi za tym słowem, czy duch zafałszowania. I tu się kłania znajomość słowa. Bo trzeba znać prawdę, żeby móc to zrewidować. Trzeba znać więcej niż tylko prawdę. Poznawać serce Boga, żeby wiedzieć, w jaki sposób czytać to słowo. Ale wiecie o tym, że żadne słowo wyspowodzone przez perspektywę proroczą nie może stać w opozycji do tego, co powiedział Bóg. Bo Bóg powiedział słowo, a prorok tak naprawdę w pewnym sensie powtarza to, co zostało wypowiedziane. Jego objawienie, jego wizja będzie opierać się na duchowej zasadzie, na tych duchowych prawidłach. To nie stoi nigdzie gdzieś z boku. To jest punkt wyjścia, więc sprawdź, co stoi za tym słowem. I teraz podam wam też kilka przykładów, bo chcę, żebyście to lepiej rozumieli. Tylko nie będę podawać nazwisk, tylko wam chcę pokazać, zobrazować po prostu, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli się interesujecie perspektywą proroczą, jeżeli rewidujecie, co się dzieje w tym kraju, bo ja się skupiłam na większości przypadku na takich proroctwach, gdzie
jest to wyswobodzone przez człowieka z Polski, bądź jest to słowo wyswobodzone do Polski, bądź do Europy, nazwijmy to w ten sposób, nie? Ale podam wam kilka przykładów, żebyście widzieli, jak to powinno działać w praktyce. Jest wyswobodzone słowo. Przykład świeżutki, który wywołał wiele kontrowersji dotyczący pochwycenia. Niektórzy z was na pewno słuchali, jesteście w temacie. Czy zostaniesz pochwycony z uwagi na twoją wiarę w Jezusa i jego dzieło krzyża, czy do tego musisz dodać jakieś uczynki? Co mówi słowo? Jak możesz to zrewidować, czy objawienie i wizja danej osoby proroczej, proroka jest zgodna z prawdą? Musisz znać słowo. Co mówi słowo? Kto powie, co mówi słowo? Amen. Nie z uczynków. Boży to dar. Skoro nie z uczynków, to nie ma znaczenia. Czy ja tutaj, jako człowiek narodzony na nowo, zrealizuję potencjał Boży włożony we mnie? Czy ja wykorzystam to wszystko, co mam w swoim duchu? Czy ja nie zrobię z tym nic i będę żyć jak prosiak na tej ziemi do końca moich dni? Łapiecie to? Nie z uczynków, lecz z uwagi na łaskę, wiarę w Boga, który jest przychylny. A skoro Jezus tam na krzyżu Golgoty umarł za wszystkie moje grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, to nawet gdybym w momencie pochwycenia popełniła grzech, to został mi przebaczony. Czyli to mnie nie eliminuje, żebym nie poszła z tą, nie wiem, z tą turą do nieba, jakkolwiek to nazwać. Łapiecie to? Znając prawdę, mając ugruntowany fundament prawdy, znając serce Boga, możesz to trzasnąć. Wiecie, że ja później miałam po prostu kontakt z różnymi ludźmi, którzy do mnie dzwonili bądź pisali, bo ich to zachwiało ich wiarę? Między innymi to mnie zainspirowało, żeby dzisiaj w ogóle wam ten przykład podać, żeby w ogóle poruszyć ten temat, bo to jest coś bieżącego, słuchajcie, z czym się spotykamy teraz. Ludzie byli przerażeni, że są niewystarczający w oczach Boga i nie pójdą do nieba. Że nie zrealizują swojego powołania, że nie zrealizują woli Pana. Już abstrahując z tego, że te osoby nie były ugruntowane w prawdzie, tak? I nie znały fundamentu, bo się zachwiały, ale tak czy siak. Musisz znać tą prawdę. Dlatego mówię, problemem Kościoła jest brak edukacji. Bo wystarczy znać słowo i przyłożyć miarę tego słowa prawdy, żeby zobaczyć, jaki duch za tym stoi. Czy duch Chrystusa, który pokazuje Chrystusa, który pokazuje prawdę o Chrystusie. A ja z takimi osobami rozmawiałam i pytałam, dobra, a co mówi słowo? I było, nie wiem. Jak możesz nie wiedzieć, co mówi słowo? Przyjąłeś słowo od proroka i nie sprawdziłeś tego słowa, zgodności tego słowa z prawdą Bożą? Czaicie w ogóle, w jakim stanie jest Kościół? Bo prorok powiedział. Kurna. Każdy dzisiaj może tam sobie napisać prorok na Facebooku i co? Jak możesz oddawać komuś autorytet do swojego życia? Przecież tak naprawdę to jest poważna rzecz. Przyjąć coś od jakiegoś człowieka. A na ulicę też od każdego bierzesz, cokolwiek ci powie? Jest tyle zamieszania w Kościele, bo nie weryfikuje tego, co słyszy. Słowo mówi tak. Przeklęty, kto polega na człowieku. Przeklęty, czyli wstrzymany w swoim rozwoju. Jeżeli bardziej wierzysz słowom proroka niż słowom prawdy Bożej, jesteś przeklęty. Mocne słowa. Wiecie, że nie macie prawa, ja nie mam prawa jako część Kościoła, przyjmować cokolwiek bez weryfikacji prawdy? Wiecie, że nie macie prawa przyjmować moich słów tylko z uwagi na to, że mnie znacie, że jesteśmy w jednym Kościele, że jesteśmy w jednym nauczaniu? Wiecie, że musicie mnie tak samo osądzić jako proroka? Dlatego, że to jest dyrektywa pańska, dyrektywa apostolska. Badajcie duchy.
Wiecie, że macie taki obowiązek? Osądzić mnie jako proroka. Czy to, co mówię, zgadza się z tym, co mówi Bóg? Czy to się zgadza z całokształtem wymiany krzyżowej? Czy to jest prawda? Czy ja was wkręcam? Ja nieraz miałam takie pomysły, słuchajcie, żeby was nawkręcać, ale mówię nie, bo po prostu pójdzie to, ktoś nie zrozumie. Chciałam po prostu w ogóle wyłapać czujność, czy Kościół w ogóle stoi na tym słowie i ocenia, i bada. Naprawdę miałam takie pomysły, że po prostu nawkręcam głupot. Tylko później musiałabym to prostować, albo musiałby to Artur prostować, więc uznałam, że jednak to nie jest, kurczę, wiecie. Chodziło po prostu na zasadzie eksperymentu. Nie, nie ma... Słucham? Jeszcze raz. No tak, dokładnie, dlatego już o tym wiemy, o tym, co powiedziała Nina. Ale mówię po prostu o samym pomyśle, jaki miałam. Niezrealizowany. Także nie macie prawa bez rewizji przyjmować słów kogokolwiek. Nieważne, kim ten człowiek jest. Nieważne, jaki ma autorytet duchowy, nieważne, jak on tam się nazywa, nieważne, jak on ma długą służbę, nieważne, jak on tam się porusza w znakach czy cudach, czy się nie porusza. Wiecie, że to w ogóle nie tą miarą to mierzymy, to zagadnienie. Jeżeli nie będziesz tego robić, nie będziesz przykładać tej miary prawdy do tego, co słyszysz, to istnieje takie ryzyko, że w końcu właśnie ktoś przyjdzie i cię wkręci, a ty nie zauważysz. Tylko wiecie, do czego to doprowadzi, że zaczniesz zmieniać kierunek swojego życia i zaczniesz skręcać w bok, jeżeli usłuchasz. A jeżeli jesteś w takim miejscu, że po prostu jesteś jeszcze świeżak, jeszcze nie masz ugruntowanych tych prawd, jeszcze pewnych rzeczy nie rozumiesz, a miałeś kontakt z taką osobą, osobą perspektywy proroczej, która coś wyswobodziła do ciebie, spisz sobie to na kartce, idź do swojego lidera, idź do swojego pastora, niech ci pokaże, co mówi na ten temat słowo, że dzisiaj sam nie potrafisz tego jeszcze ocenić. Ale nie pozostawaj w takim miejscu, że nie wiem, ale powiedział prorok, to przyjmuje. No nie. Rób to sam, a jeżeli jesteś w takim jeszcze miejscu, że jesteś jeszcze młody w wierze, jeszcze nie masz tych fundamentów, jeszcze nie znasz tej prawdy, niech ci pomoże dojrzalszy, ten, który schodzi z Bogiem dłużej od ciebie i ma to poukładane. Niech ci pomoże znaleźć po prostu te miejsca, które potwierdzają, pokazują pewne zasady duchowe, które ci pomogą zrewidować i ocenić to słowo. Nie możesz patrzeć na to, że ktoś jest sławny, że dzieją się cuda. Musisz przykładać miarę prawdy do tego zagadnienia. I musisz osądzać słowa. Więc tak jak mówię, nie wolno ci nic przyjąć, co jest w opozycji. Zarówno ja jako prorok i mój odbiorca, czyli Kościół, nie możemy wychodzić poza prawdę. Nic tego nie usprawiedliwi. Musimy trzymać się w granicach prawdy. Ty masz obowiązek badania, a prorok, tak samo zresztą jak ty, ma obowiązek prawidłowo poruszać się w tych prawdach Bożych. I teraz powiem coś do proroków. Nie macie prawa, jeżeli nie zweryfikowaliście źródła informacji, którą chcecie przekazać. Lepiej zamilczcie. Sprawdźcie źródło. Zweryfikujcie, czy to jest zgodne z tym, co mówi słowo. Nie puszczajcie na lewo i na prawo jakichś różnych objawień. Nie dzielcie się różnymi wizjami, snami, jeżeli nie zweryfikujecie źródła. Bo nie wszystko, co się śni prorokowi, nie wszystko, co wychwytuje, nazwijmy to w ten sposób, jest informacją proroczą. Też chodzimy w ciele, też mamy duszę. To jest ważne. Bo prorok ma wysoko podniesioną poprzeczkę. Z jednej strony ma obowiązek uwalniać to słowo, ale z drugiej strony ma badać, by było ono czyste, pozbawione zafałszowania, zabarwienia duszy, opinii ludzkiej, rzeczy niepełnych i domysłów. I to jest nasza odpowiedzialność jako perspektywy proroczej. Ale mówię, ale to nie zwalnia Kościoła z odpowiedzialności też tego, żeby to zrewidował. Po prostu. Każda ze stron, tak jak wspomniałam, musi to osądzić na swoim poziomie. Więc nie możesz podchodzić do perspektywy proroczej w sposób bezkrytyczny, do proroka. To jest też człowiek, a nie wyrocznia. I też na poziomie duszy, tak jak wspomniałem, jest ułomny. A w jakim stanie dusza, taki jest też jego odbiór. Więc wszystko badajcie i trzymajcie się tego, co dobre, tak jak mówi słowo.
odsiejcie ziarno od plewy. Zrewidujcie ten przekaz. Co jest zgodne z prawdą? To, co jest zgodne z prawdą, zachowajcie. Resztę odsiejcie. Prosta rzecz. Nie chodzi o to, żeby wylać dziecko z kąpielą. Nie chodzi o to, że teraz albo biorę wszystko, albo biorę nic. Prawda niech tam to zrewiduje. Co jest realnie do przyjęcia? Co realnie w ogóle jest dla nas istotne w tym całym przekazie? Reszta do odsiania, bo to nie ma sensu. Do mnie czasami dzwonią ludzie. Wiecie, z jakim pytaniem? Coś w ten deseń, tak. A jakie masz słowo od Pana dla mnie? Mam takie właśnie kontakty z ludźmi, nie? A co Ci Pan pokazał w mojej sprawie, nie? Tylko wiecie, większość osób, która dzwoni do mnie w takich tematach, to są osoby, które nie mają fundamentu. Nie mają kościoła, dokładnie. Nie są pod żadną opieką duszpasterską. Jest problem. Nie są w miejscu wiary. Nie mają przemienionego myślenia. I kiedy pytam, a co mówi słowo w tej twojej sytuacji? To oczywiście jest, nie wiem. No to ciebie zadzwoniłem, żebyś mi powiedział. No nie wiesz? Twoim obowiązkiem, Kościele, jest wiedzieć i znać prawdę Bożą. Nie możemy sobie pozwolić na taki luz, że o, prorok mi powie, nie? Prorok mi powie, a już jak mi coś powie, to ja wszystko po prostu biorę, bo mi prorok powiedział. Nie, bierzemy pod uwagę prawdę Bożą. To jest nasz punkt wyjścia. Druga zasada. To jest zasada przykładania właściwej miary do zagadnienia. 1 Koryntian 2,13. Do duchowych rzeczy przykładana jest duchowa miara, tak mówi słowo. Więc jeżeli już zrewidowaliśmy, czy to jest słowo zgodne z prawdą, to teraz możemy odsiać kolejne elementy, które są zbędne. A elementami zbędnymi jest cielesny ogląd, naturalny ogląd, jest zabarwienie duszy, które też wielokrotnie pojawia się w tych słowach proroczych i w tych usługach proroczych ludzi to się przejawia. Do duchowych rzeczy przykłada się duchową miarę. No właśnie prawda jest duchowa. Duch to duch, a dusza to dusza. Dusza to emocje, to myśli, to decyzje. I zauważcie, że wiele razy jest tak, że jest wypowiedziane jakieś słowo i ono jest bardzo zabarwione emocjonalnie. Nie? Jest bardzo dużo przeżyć różnych tamtego proroka. Bardzo dużo w ogóle mówi o tych emocjach. Ale to jest pewnego rodzaju tło. I to nie ma większego znaczenia. To może podbić jakąś informację, ale to samo w sobie nie ma większego znaczenia. Trzeba też te rzeczy odsiewać. I teraz tak, kilka przykładów na to. Nie wiem, czy teraz jeszcze te osoby tak działają, bo przestałem śledzić, ale swego czasu mi wyskakiwały takie filmiki takich osób, które zajmowały się prorokowaniem online. I no i ludzie pisali komentarze, wiecie, nie? Pomódź się o mnie, jakie słowo Pana do mnie i tak dalej. I te osoby na bieżąco wypowiadały jakieś słowa do tych ludzi. Nie? I to było na takiej zasadzie w ogóle. Ktoś tam pisze, że o, jestem tam samotny, czy Pan mnie jeszcze kocha. I to jest na zasadzie, och, Grzesiu, tak mi się ciepło zrobiło w sercu. To Pan chce Ci powiedzieć, że bardzo Cię kocha, bo tak mi ciepło się zrobiło w sercu na przykład, nie? Dużo takich, wiecie, emocji, nie? Dużo tego typu. To nie ma nic wspólnego z perspektywą proroczą. To są elementy duszy. Nie wiem, czy to jeszcze robią. Ja po prostu po kilku minutach uznałam, że ja nie jestem w stanie tego dalej oglądać. Ale wiecie, o co mi chodzi? To nie ma nic wspólnego. To jest po prostu tylko i wyłącznie dusza. Do duchowych rzeczy przykładamy duchową miarę. Do duszewnych duszewną. Emocje to jest dusza. Przeżycia w ciele, jakieś różne emocje. To jest zupełnie inny poziom niż poziom ducha. Ma to swoje miejsce, ale nie możemy tego wszystkiego traktować na równi, że to jest wszystko jedno i to samo. Absolutnie nie. Jest też taki jeden człowiek, który ma takie przekonanie, nawet nie jeden, bo się spotkałam z tym jeszcze na innym kanale, że prorok ma za zadanie wypowiadać słowa pozytywne. Więc prorok, który przychodzi z korektą, z napomnieniem, nie jest od Boga. Bo przecież Bóg zachęca, bo przecież Bóg mówi dobre rzeczy, przecież myśli tylko dobre rzeczy o nas.
Więc jak są jakieś słowa niemiłe, niefajne, wyswobodzone, to na pewno to nie jest perspektywa prorocza. Skąd ten człowiek tak myślał? Skąd taki pogląd? Z uwagi na doświadczenia i z uwagi na pewnego rodzaju negatywne emocje, których podoświadczał. A co mówi słowo Jeremiasza 1,10? Wytracaj, wykorzeniaj, burz, tak? Niszcz. I dopiero później jest zasadzaj i buduj. Więc więcej będzie słowa proroczego, wyswobodzonego zazwyczaj tego trudnego, negatywnego, niż tego, które będzie realnie przynosić pocieszenie, zbudowanie i tak dalej. Wszystko ma właściwe miejsce i wszystko ma właściwy czas. Więc to jest już zafałszowanie, że prorok przychodzi i tylko ci przychodzi z pocieszeniem. Tylko ci mówi, będzie dobrze, będzie wspaniale, a może jesteś w grzechu, a może trzeba ci obnażyć twoją sytuację, a może trzeba powiedzieć, hej, boisz się, nie będzie dobrze, bo się boisz. Wiecie, o co chodzi? Nie pójdzie ci, jeżeli pójdziesz tą drogą dalej, to ci nie wyjdzie, bo jesteś w miejscu błędu na przykład, tak? Ale większość właśnie Kościoła, dobrze, wszystko dobrze, jesteś taki wspaniały, miły, Pan cię kocha, ci się wszystko uda. Nie. To są tematy duszewne i zobaczcie, że bardzo dużo osób właśnie w ten sposób też wyswobadza tą perspektywę proroczą. Mówi te miłe, słodkie właśnie słowa, tak? Pan cię kocha, wszystko będzie dobrze i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z perspektywą proroczą. Jeżeli się przyłoży tą miarę ducha, to okazuje się, że tam nie ma nic, że to wszystko się skończyło na duszy. Nie ma tam nic więcej do powiedzenia. Albo są też takie osoby, które mówią na zasadzie, do mnie nawet przychodzą i mówią, taki miałem silny sen, takie były emocje, takie były przeżycia. To jest na pewno od Pana. Na pewno. Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Wracamy do punktu wcześniejszego. Co mówi słowo? Że była wichura i były wiatry i tak dalej, nie było w tym Pana, a później był tak cichy powiew i prorok skłonił swoją głowę. Więc obala, od razu już można obalić tą teorię, że jak jest coś silnego i mocnego, to w tym jest Bóg. Nie tędy droga. Co to są znowu? Emocje i przeżycia. Masz po prostu taki układ nerwowy. Tak przeżywasz, taki miałeś silny sen. Ale musimy dopiero usunąć duszę, przyłożyć miarę duszy do duszy i zobaczyć, co nam zostaje na poziomie ducha. Do duchowych rzeczy przykładasz duchową miarę. Odsiewasz te rzeczy, które są zbędne. To, że coś jest silne, nie oznacza, że to jest duch. To jest dopiero dusza, bo to jest przeżycie w duszy. A czy jest tam jakaś duchowa treść? Musisz to odsiać i zobaczyć, cokolwiek ci zostanie. Dopiero z tego miejsca możesz po prostu ewentualnie wyciągnąć dalsze wnioski. Są też takie osoby, które właśnie poruszają się na tym poziomie duszy i one z tego miejsca oceniają proroka. Lubię go, przyjmę. Jej nie lubię, nie przyjmę. Ona nie, na pewno nie ma nic do mnie do powiedzenia. Ten mi pasuje, spoko. Ta się krzywo spojrzała, nie biorę od niej. Bo zraniła mnie ostatnio. Nie lubię jej. Tak funkcjonuje Kościół. Do duchowych rzeczy duchowa miara. Twoje emocje nie mają żadnego znaczenia. Twój stosunek do człowieka też jest stosunkiem na poziomie duszy, nie na poziomie ducha. Musisz to odsiać, bo inaczej będziesz tak naprawdę na tym tracił. Bo nie przyjmiesz coś, bo ten człowiek jest jakiś. Ale przyjdź do niego jak do proroka, nie? Trzecia zasada, ostatnia, która jest konsekwencją zasady numer 1 i zasady numer 2. To jest zasada nadawania właściwej rangi słowom proroczym. Najpierw rewidujesz to słowo zgodnie z prawdą, później odsiewasz rzeczy zbędne, czyli duszę, ciało, czyli tą miarę ducha przykładasz do zagadnienia i dopiero to, co ci zostaje, ta esencja, dopiero tutaj tak naprawdę możesz teraz wziąć to słowo i zacząć z nim realnie pracować. 1 Tesaloniczan 5,20. Proroct nie lekceważcie. Tak mówi słowo, nie? Co to oznacza? Że są ludzie, którzy lekceważą, którzy olewają. Nie lekceważ tego słowa. Już tego zrewidowanego, tego już osądzonego. Nie mówię o jakimkolwiek, bo wiecie, bo ludzie mają taką tendencję, popowiedział prorok, ja teraz muszę się tego zastosować, ale dopiero w momencie, kiedy dokonałeś tej selekcji, dopiero w momencie, kiedy osądziłeś to słowo, dopiero wtedy nie lekceważ tego słowa, dopiero wtedy weź je realnie do swojego życia jako narzędzie.
Dopiero wtedy zacznie z nim pracować, bo wcześniej, jeżeli tego nie zrobisz, to możesz się wkręcić w jakieś maliny. Wiecie, o co chodzi? Coś jest niezgodne z prawdą, ale przeczytałeś, żeby nie lekceważyć i teraz idziesz w złym kierunku. Nie. Nie taka jest kolejność. Prawda Boża, miara ducha do duchowych rzeczy i dopiero właściwa postawa wobec tego słowa, które zostało wysłowione, czy do kościoła jako wspólnoty, czy do osoby indywidualnie. Są osoby, które lekceważą to słowo. I to jest znowu błąd. Bo jeżeli już odsiałeś i została ci esencja, informacja duchowa po tym wszystkim, to przyjmij to słowo. Bez względu na to, czy będzie konfrontujące, czy będzie jakieś trudne dla ciebie, że to będzie cię bolało, kiedy je usłyszysz, ale przyjmij to słowo. Są takie osoby, które mają ze mną problem, bo jestem babą, nie przyjmują ode mnie słowa, dlatego że jestem kobietą. Ostatnio właśnie Michaś się dowiedziałam, że ja jestem fałszywym prorokiem i ja jestem zwodzicielką, ponieważ mam tatuaże. Jestem fałszywym prorokiem z uwagi na tatuaże. Się dowiedziałam. I dodatkowo jeszcze się dowiedziałam, że zwodzę, ponieważ kobiecie nie przystoi się tak ubierać. Jeszcze dziury mieć w spodniach w ogóle. W sukniach powinnam chodzić już jak coś, nie? Więc w ogóle wiecie, grono odbiorców mojego słowa się cały czas kurczy w stu. Śmieję się, ale generalnie ludzi zatrzymują takie proste rzeczy. Nie znają prawdy, że nie ma na przykład różnicy kobieta czy mężczyzna, tak? Nie znają, nie dokonują odsiania tego. Do duchowych rzeczy przykłada się duchową miarę, czyli nie ma znaczenia, czy jestem kobieta, czy jestem facet. Nie ma znaczenia, czy ja będę Chinką, czy ja będę w ogóle z innego kraju. Nie ma znaczenia, czy ja się ubiorę jak milion dolarów, czy będę wyglądać jak menel. Nie ma znaczenia, musisz przyłożyć właściwą miarę do zagadnienia, czyli rozpoznać w ogóle proroka w proroku. Wszystko inne to są tematy, które są wtórne i one nie mają większego znaczenia. Oczywiście nie chodzi o to, żeby prorok wyglądał jakkolwiek, ale rozumiecie, o co chodzi, że ludzie na tym poziomie to odsiewają, bo im wygląd nie podoba się. Bo mi się nie podoba, z jakiego jest kościoła, bo nie podoba się, z jakiego jest ktoś z kraju. Proste rzeczy, ale zatrzymują ludzi. To powoduje, że lekceważą słowo, bo nie wzięli pod uwagę. Nie wzięli go pod uwagę z uwagi na takie bardzo prozaiczne, podstawowe, zewnętrzne rzeczy. Więc nie lekceważ proroctwa, tego słowa, które zostało wyswobodzone, bo ono zawiera już dla ciebie praktyczne informacje i jakieś narzędzia, bądź jakiś pokazuje ci kierunek, który masz obrać. To tutaj już jest zawarta ta esencja i z tego masz skorzystać. I jeżeli tego nie zrobisz, to tak naprawdę sam sobie strzelasz w kolano, bo jeżeli na przykład mówimy, jest czas pokuty, a ty nie pokutujesz, a my wchodzimy w kolejny czas, to ty masz już braki w edukacji duchowej i tobie jest jeszcze dwa razy trudniej. Co zrobiłeś? Zlekceważyłeś słowo, które zostało wyswobodzone. Nie możesz mieć teraz do nikogo pretensji, że nie poszedłeś w tym kierunku, co reszta. Jeżeli jest mowa idź w prawo, a ty idziesz w lewo, to ponosisz konsekwencje tego, że wpadasz w maliny. I nie może być później na zasadzie módl się o mnie, bo mi się tak wydarzyło w życiu. No bo żeś skręcił nie w tą stronę, co mówiliśmy. Słuchajcie proroka. Przekazuję praktyczne informacje. I drugie słowo. Znaczy drugi fragment ze słowa Mateusza 10:41. Kto przyjmuje jak proroka, jako proroka, otrzymuje zapłatę proroka. Jakby tutaj te dwa fragmenty odnoszą się do tej zasady nadawania właściwej rangi słowom proroczym. I znowu jest taka sytuacja, właśnie nie każdy przyjmuje proroka jako proroka. Zatrzymują te rzeczy zewnętrzne, to co wspomniałem, ubranie, narodowość i tak dalej. Banały wręcz. Stosunek do słów to jest stosunek do autora tych słów. My tak naprawdę jako prorocy, tak jak wspomniałem, powtarzamy już te duchowe zasady, które zostały wypowiedziane przez Boga. My po prostu na tym bazujemy. Nasze objawienia nie mogą wykraczać poza to. Ale tak naprawdę każdy z nas ma Ducha Świętego. I każdy z nas powinien w pierwszej kolejności funkcjonować na zasadach, że buduje wiarę w słowa, bazuje na wewnętrznym przekonaniu. Usługa proroka jest zawsze, wiecie, wtórna do tego wszystkiego, tak? Jeżeli prawidłowo funkcjonujesz z Bogiem, to tak naprawdę czasami będziesz korzystał z jakiejś usługi proroczej. Nie będziesz tego potrzebował na co dzień, bo na co dzień przecież tak naprawdę słuchasz Ducha Świętego. Wiecie, o co chodzi? Prorok się pojawi w twoim życiu wtedy, kiedy będzie potrzeba, żeby potwierdzić ci jakiś kierunek, dodać ci pewnych informacji dodatkowych, ale to będzie tak w obrębie tego, co już wiesz, bo chodzisz z Bogiem.
I to tak powinno wyglądać, wiecie, nie? Bo są takie nurty, które no nie mają tych podstaw, nie mają fundamentów i tak biegają od spotkania do spotkania, co Pan mi powie, co mi tutaj powie w tej społeczności i zbierają takie rzeczy po prostu i w ten sposób funkcjonują. I to jest błąd. Musisz to badać, musisz badać zgodność z prawdą, musisz badać ducha, musisz badać, przykładać właściwą miarę do właściwych rzeczy i dopiero po odsianiu nadawać właściwą rangę i korzystać z tych słów. Bo proroctwo każde słowo, które jest wyswobodzone, ono realnie jest warunkowe. Wiecie o co chodzi? Że to nie jest tak, że ono, to co na przykład mówiła Nina, że na pewno się stanie. Kiedy prorok mówi coś takiego, chodzi o to, że w tym momencie to jest najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń, że tak się układają rzeczy w duchu, że tak widzi tą rzeczywistość. Natomiast czy ona się zrealizuje, czy ona się nie zrealizuje, zależy wszystko od człowieka. Czy on uzna to słowo i czy w związku z tym, jeżeli uznał, będzie robić ruchy w wierze, to co mówiła Nina, będzie robić konkretne kroki w kierunku realizacji tego słowa. Czy on po prostu oleje na zasadzie właśnie Pan z zewnątrz, to co mówił Michał, Pan z zewnątrz, on teraz jakoś enigmatycznie zadziała, ja będę leżeć do góry brzuchem, zadzieją się rzeczy. Wiecie o co chodzi? To nie jest w ten sposób, tak? Słowo jest warunkowe i to jest kwestia, czy ty zrealizujesz wytyczne, które otrzymałeś w tym słowie, czy będziesz szedł w tym kierunku, czy nie. Od tego zależy, co będzie dalej. Więc to są trzy najważniejsze zasady, bo nie chcę mówić o niczym więcej, jakby nie ma potrzeby. Jeżeli będziemy stosować i będziemy w ten sposób osądzać słowo, które otrzymujemy, to naprawdę nam się rozjaśni bardzo, słuchajcie. Ja też was zachęcam, żebyście, jeżeli macie jakieś swoje spisane, jakieś proroctwa, wiecie, że ktoś do was coś prorokował i tak dalej, weźcie sobie to, zrewidujcie zgodnie z prawdą. Po pierwsze, już jesteście w takim miejscu dojrzałości, już na tyle macie już ugruntowania w prawdach, weźcie sobie to, sprawdźcie. Weźcie, podsiewajcie te rzeczy, które są jakieś niepotrzebne i które są zbędne w ogóle, nie? Na poziomie tej duszy, czyli te wszystkie emocje i tak dalej. I dopiero przyjrzyjcie się, czy tam pozostała jakakolwiek duchowa treść. Jeżeli została, to ile? I dopiero z tym zacznijcie robić jakąś pracę. Bo wiecie, to może być laborat, a może się okazać, że tylko jedno zdanie jest kluczowe, a wszystko inne jest po prostu w ogóle do kosza na śmieci, nie? Od razu mi się też przypomniała taka sytuacja, to była konferencja, nie wiem, ze 2-3 lata temu. Przyjechała taka pewna bardzo znana pani ze swoim mężem. I rano, że tak powiem, wyszli, żeby się przedstawić tutaj tym ludziom, którzy byli na konferencji. I ten mąż powiedział tam ze 3 zdania jakieś. A wiecie, a tak naprawdę ta konferencja była przygotowana z uwagi na tą kobietę, tak? No bo to ona, prorok, to taki sławy, wiecie, ho-ho, nie? Jej mąż, który nie jest oficjalnie prorokiem, powiedział ze 3 zdania. I to było w punkt. I Duch Święty do mnie powiedział, bo byłam na tej konferencji, to jest wszystko, co już zostało wyswobodzone jako perspektywa prorocza na tej konferencji. Możesz iść do domu. Nawet nie ta prorokini wypowiedziała te słowa, tylko jej mąż. Gruba sprawa, nie? Dlatego nie bazujcie, bo sława. Bazujcie zgodność z prawdą. Nieważne, kto to powie. Ważne, czy mówi zgodnie z prawdą. I na sam koniec, tak jeszcze króciutko, chcę powiedzieć kilka słów na temat fałszywej perspektywy proroczej. Też o tym ostatnio pisałam taki pościg, bo wiecie, żyjemy w czasach ostatecznych, w czasach, kiedy ta fałszywa perspektywa prorocza rozwijać się będzie coraz mocniej i widzimy to. Widzimy już tego też pierwsze owoce. I teraz mając całą tą wiedzę, którą się z wami podzieliłam, bardzo łatwo wam będzie trzasnąć wszystkie zafałszowania, wszystkie potencjalne zwiedzenia, bo wiecie, że zwiedzenia przechodzą przez perspektywę proroczą. To perspektywa prorocza może przynieść błogosławieństwo i może przynieść przekleństwo do Kościoła. Wiecie o tym. Więc przykładając miarę prawdy, nie dacie się wkręcić w żadne zafałszowania. Mówię, żadne objawienie nie stoi wyżej. A fałszywa perspektywa prorocza i widzimy to, że to się poszerza coraz bardziej, umacnia w ogóle w umysłach ludzi. To ta fałszywa perspektywa prorocza, ona chce coraz bardziej przekierowywać ludzi z tych prostych prawd Bożych, z tej prostoty Ewangelii. To jest już za nudne, to już jest za słabe, to już jest za proste. Teraz idziemy w kierunku wielkich objawień, wielkich wizji. Nieważne, że nie są zgodne z prawdą. No Pan mi poszerzył, ja jestem prorokiem, mam poszerzenie tego objawienia, mam poszerzenie tego słowa.
tak ta fałszywa perspektywa prorocza, ona się rozwija. Ona wychodzi poza tą prawdę. Ona dodaje jakieś elementy. A słowo mówi, nie dodawaj nic do tej księgi, tak? Do słów tej księgi i nie odejmuj. Fałszywa perspektywa prorocza zawsze będzie odejmowała z tego Chrystusa i dodawała coś do tego Chrystusa. I tu już mamy do czynienia z duchem Antychrysta. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o fałszywą perspektywę proroczą. Ona będzie kierowała ludzi w kierunku enigmy, czegoś nadduchowego, czegoś, co wykracza poza ten wymiar. To są specjalne objawienia, tylko dla specjalnych wybrańców, dla ludzi blisko z otoczenia danego proroka. Ale jeżeli znasz prawdę, to tego nie łykniesz, bo wiesz, że nie ma jakichś specjalnych ludzi w królestwie, że nie ma takiej opcji, żeby wychodzić poza prawdę Bożą. Ty masz się trzymać tych słów, które znasz, które zostały ci objawione. Patrzę, coś jeszcze mam do powiedzenia. Jeszcze jedna ważna rzecz a propos fałszywej perspektywy. Fałszywa perspektywa prorocza zawsze będzie prowadziła docelowo do kultu obcego Boga, czyli do kultu, do uwielbienia innego Chrystusa. Zawsze. O tym mówi Słowo. I nieważne, czy dzieją się znaki i cuda. Ja was polecam, żebyście sobie poczytali o tym. Księga Powtórzonego Prawa 13, od 2 do 19. Tam jest właśnie mowa o tym, że to nie znaki i cuda świadczą o tym, że to jest prawdziwy prorok. Badaj duchy. Czy to jest duch Chrystusa? Księga Powtórzonego Prawa 13, od 2 do 19. Musisz patrzeć na owoc, który niesie ten prorok. Czy niesie prorok życie, czy niesie śmierć? Czy prowadzi cię do Chrystusa? Czy buduje twoją wiarę? Czy prowadzi cię do dojrzałości w Chrystusie, co powiedziałam na początku, jaka ta funkcja proroka? Czy wręcz przeciwnie? To jest bardzo łatwe do trzaśnięcia. Więc jak będziecie mieli te Boże filtry nałożone w zgodności z prawdą, będziecie przykładali miarę ducha i dopiero będziecie brali jakby to słowo na poważnie i zaczynali z nim pracować i robić te praktyczne kroki, to w ogóle wy to trzaśniecie. Więc tutaj jakby ja nie mówię tego po to, żebyśmy się bali, tylko jakby tutaj daję wam takie praktyczne narzędzie, żebyście wiedzieli, jak macie funkcjonować, ponieważ ta fałszywa perspektywa prorocza, ona się będzie rozwijała tak czy siak. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jak się mamy w tym wszystkim poruszać. To właściwie tyle, co chciałam wam powiedzieć. Dzięki.